Małgosiu, w związku z tym, że jesteś w ciąży, no to wiadomo, że twoje pewne zobowiązania zawodowe też ulegną zmianie. Powiedz mi, jak to będzie z pytaniem na śniadanie? Fanki, fani programu mają się o co martwić? Długo ciebie nie będzie? Mam nadzieję, że będę pracować do końca i wrócę jak najszybciej. Czyli ile sobie dajesz tak minimum czy maksimum tego urlopu? No jakbym wróciła po 2 tygodniach, to byłoby cudownie. Wow, to naprawdę szybko. Może się uda. Wiem, że w pierwszej ciąży miałam 9 miesięcy przerwy, ale już po mniej więcej tygodniu, 2 tygodniach wychodziłam z domu i byłam aktywna, więc wydaje mi się, że jest to do zrobienia. Czyli nie zostawisz Olka Sikory na samego na polu bitwy? Nie, w ogóle już rozmawialiśmy o tym, że może się uda bez mieszania par. Czyli bez tej sytuacji, gdzie Olek byłby połączony z kimś innym, no zobaczymy, czas pokaże. Jak w ogóle rodzina pytania na śniadanie zareagowała na twoją ciążę? Szczęśliwie wyrozumiali, a przede wszystkim bardzo życzliwi, bo wiedzieli wcześniej, a niczego nie powiedzieli. I za to jestem im bardzo wdzięczna, bardzo mnie wspierają, opiekują się mną, więc to jest niesamowite, że jednak da się w tym show biznesie mieć taką fajną, rodzinną atmosferę.